Ponad 380 tysięcy złotych pozyskało na digitalizację Archiwum Państwowe w Lesznie. Ostatni projekt związany jest z księgami Urzędu Stanu Cywilnego. Jego promocja odbyła się w czwartek, 18 kwietnia. W 2011 roku uruchomiony został rządowy program Kultura Plus – Priorytet Digitalizacja. Na jego realizację zarezerwowanych zostało 78 milionów złotych. W ramach programu dwa lata temu Archiwum Państwowe w Lesznie pozyskało środki, które przeznaczono na organizację pracowni digitalizacji. Na realizację inwestycji udało się zdobyć ponad 258 tysięcy złotych. 10 tysięcy dołożyło miasto. W ubiegłym roku leszczyńska placówka napisała kolejny projekt, tym razem pod nazwą Digitalizacja ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego z terenu południowo-zachodniej Wielkopolski. Te księgi zostały już zamieszczone w internecie i każdy użytkownik może sobie te księgi znaleźć. Operatorem projektu jest Narodowy Instytut Audiowizualny i przydzielone środki, które zatwierdza minister kultury i dziedzictwa narodowego. Ten zbiór ksiąg został wybrany nieprzypadkowo, jest on bowiem najczęściej wykorzystywany przez użytkowników Archiwum Państwowego w Lesznie. To jest tysiące nazwisk, tysiące dokumentów. Ja mogę Państwu tylko powiedzieć, że w tej chwili umieściliśmy z naszych własnych skanów 90 tysięcy, które żeśmy sami wykonali i około 250 tysięcy skanów wykonanych z mikrofilmów, które były w naszym zasobie, czyli na stronach internetowych, na portalu Szukaj w Archiwach jest w tej chwili 340 tysięcy skanów ksiąg USC. Te najstarsze? Te najstarsze do 1888 roku wszystkich urzędów stanu cywilnego, które posiadamy. Natomiast w całości w tej chwili są zawieszone skany miejscowości Borek, Borzęciczki. No i tak kolejnie systematycznie będziemy podwieszali całość. Miejmy nadzieję, że do 2015 roku skończymy. Prócz ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego są tysiące innych jednostek, tłumaczy Elżbieta Olender. By zeskanować wszystko, potrzeba by kilkudziesięciu lat. Nie wszystko jest priorytetowe i nie wszystko musi być zeskanowane, ponieważ część materiałów jest takich, które rzadko użytkownicy korzystają, a genealogia jest najbardziej poszukiwaną formą w internecie i dlatego najpierw zdecydowaliśmy się na księgi Urzędu Stanu Cywilnego. Projekt opiewa na kwotę blisko 121 tysięcy złotych. Jego promocji towarzyszyła wystawa, na której prezentujemy inne materiały przydatne w badaniach genealogicznych, do których należą m.in. księgi parafialne, ewangelickie i katolickie, akta sądowe. Akta sądowe są to m.in. akta rejestracyjne przedsiębiorstw, akta testamentowe, spadkowe, przy których załącznikami są odpisy z ksiąg stanu cywilnego. Poza tym cennym źródłem informacji są wszelkiego rodzaju wykazy poszkodowanych, pomordowanych, wysiedlonych w okresie okupacji hitlerowskich. Mamy ponad 10 tysięcy teczek akt osobowych członków Zbowidu już nieżyjących. Mamy także 7 tysięcy teczek akt członków Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych przez III Rzeszę. Na uwagę zasługują akta notariuszy z powiatów leszczyńskiego, kościańskiego, gostyńskiego, rawickiego i wolsztyńskiego. Dodajmy, że w tym roku Archiwum Państwowe w Lesznie złoży kolejny wniosek do Narodowego Instytutu Audiowizualnego na wykonanie skanów z kolejnych lat, tym razem 1889-1911.